Dzień dobry, witam Was serdecznie i zapraszam na ogromny haul lumpeksowy. To są ubrania z jednego wypadu. Jakiś taki dzień miałam, że wszystko mi się wyjątkowo podobało. Ja chodzę w najtańsze dni, gdzie rzeczy są po 2 albo po 5 zł. Mam wieszak, więc te ubrania już możecie zobaczyć tutaj. Za całość zapłaciłam 92 zł i tych ubrań mam na tyle dużo, że pojawiam się dwie części tego filmiku, bo mogłabym Wam to pokazać po prostu w jednym filmiku, ale myślę, że też ciekawiej jest zobaczyć te rzeczy po prostu przymierzone na mnie. Stąd też decyzja, żeby pojawiły się dwa osobne filmy. Jakiś taki miałam dzień na lumpa, akurat się wybrałam, więc jestem bardzo zadowolona, że coś udało mi się upolować. Ja teraz powiem Wam szczerze, że trochę zatraciłam swój styl i jakoś nie czuję, żeby te moje stylizacje były jakieś takie ciekawe, więc stwierdziłam, że chcę sobie przez te wakacje trochę po prostu poeksperymentować i zobaczyć, co mi się sprawdzi, w czym się dobrze czuję, jakie kolory lubię. Oczywiście no niebieski, szary, czarny, biały to jest standard, ale ostatnio dużo też przekonuję się do różu, do fioletu, także chcę sobie troszkę poeksperymentować, znaleźć kilka nowych perełek. Pierwsza rzecz to już mam ją na sobie i to jest zwykła taka czarna bluza. Ona jest króciuteńka, bo tutaj się dosłownie kończy takim ściągaczem. To jest rozmiar S i ona jest z Zary. Tutaj ma napis, widać, że ona była noszona, bo ten kolor już jest delikatnie sprany, chociaż nadal to jest taki ładny czarny, wydaje mi się. Tu ją trochę ubrudziłam od dezodorantu, nienawidzę jak dezodorant zostawia taki osad na ubraniach, ale czasem tak bywa. Bardzo mi się podoba, że ten napis w ogóle nie jest sprany, on cały czas jest dobrej jakości. Ale co mi się jeszcze w tej bluzie bardzo podoba, to tył. On z tyłu ma takie jakby, nie wiem nawet jak to opisać, ale chodzi mi dokładnie o to. Wypadło mi słowo z głowy. Chodzi mi dokładnie o te elementy, że one te plecy mają takie dość fajne. Bluza jest króciutka, więc właśnie do leggingsów czy do jeansów z wyższym stanem myślę, że jak najbardziej do wychodzenia. Nie mam pojęcia, jaki to jest materiał, bo matka już jest bardzo, ale to bardzo sprana i nic na niej nie widać. Natomiast wydaje mi się, że jest tu sporo bawełny i w środku ona nie ma misia, tylko ma taką pętelkę, przez co jest myślę, że jak najbardziej fajna właśnie na wiosnę czy na chłodniejsze dni w lecie. Także taka bluza, no bardzo w moim stylu, jak wiecie, także tutaj się skusiłam. Ona kosztowała bodajże 2 zł. Czarny kolor, jeden z moich ulubionych, także tutaj jest ok. Później mam apaszkę. Wzięłam sobie apaszkę, totalnie nie moje kolory, ale stwierdziłam, że takie rzeczy zawsze się przydadzą. Do czarnego myślę, że wygląda jak najbardziej w porządku. Jeśli ja w niej nie będę chodzić, to to są totalnie kolory mojej mamy, więc w razie czego oddam ją mojej mamie, ale taka apaszka za 2 zł myślę, że jak najbardziej, żeby urozmaicić sobie stylizację. Mi się ostatnio takie rzeczy bardzo podobają. Zamówiłam też apaszkę z Shein, przepiękną, ale nie mam pojęcia, gdzie ją dałam, więc muszę zrobić porządki w szafie, bo gdzieś mi się ta apaszka zagubiła, a jest równie przepiękna i też bym chciała Wam ją pokazać, a niestety nie wiem, gdzie ją dałam. Następna bluzka, piękny kolor, to jest sztuczny materiał i bardzo podobne bluzki często znajdą się w Pepco. Oni mają bardzo właśnie często takie bluzki w swojej ofercie. To jest jakiś select, rozmiar 42, nie do końca w moim stylu, natomiast być może moja mama będzie ją chciała, także ja ją zaraz sobie przymierzę. Piękna koroneczka, podszewka, żeby nic nie prześwitywało, także fajnie, natomiast no sztuczna niestety. Dobrze, że nie ma rękawów, bo być może na takie nie super upały, ale ciepłe dni jeszcze się myślę, że sprawdzi. Do fajnych wiskozowych spodni myślę, że będzie świetna. Następnie przepiękna bluzeczka w taką fioletową, białą krateczkę. To jest Simple B, rozmiar 44. Przepiękną falbanką. Mam nadzieję, że będzie dobra. Wydaje mi się, że może być trochę za duża i tutaj tak samo, taka sama sytuacja, albo do mojej mamy, albo na Vinted, albo ją sobie zostawię. I tak samo wydaje mi się, że w Pepco widziałam bardzo podobne spodenki w tym samym princie, krótkie, także
To by był przepiękny komplecik, żeby sobie stworzyć spodenki i bluzeczkę. Także zobaczę, czy te spodenki są jeszcze dostępne. Następna rzecz to było ryzyko, bo niestety, ale widziałam, że ma dwie plamki. Na pewno jedną plamkę ma tutaj i nie jestem do końca pewna, czy to się spierze. To jest bluzeczka. Ciekawe jest to, że ona nie ma żadnej metki, ani z marką, ani z rozmiarem, ani z składem. Na pewno jest bardzo przewiewna, podejrzewam, że jest to bawełna, ewentualnie z jakąś delikatną domieszką poliestru. Przepiękne rękawki bufiaste, wiecie, że ja uwielbiam główki na rękawach, także koszula jest bardzo prosta, oczywiście źle zapięłam guziki, idą krzywo, także nieważne. Klasyczny kołnierzyk, piękny print, on jest w taką krateczkę. No i tutaj, jeśli chodzi o tą bluzeczkę, no to wydaje mi się, że rozmiar jest idealny. Mógłby być rozmiar mniejszy, ale no, na lumpie nie wybrzydzamy. Piękny kolor, wydaje mi się, że mi dość dobrze pasuje. No spokojnie mogłabym ją wychodzić właśnie do wiskozowych spodni. Także tutaj się jeszcze zastanowię, czy ona nie zostanie ze mną. Ta bluzka jest przepiękna i przeurocza. Bardzo mi się podoba, jedyne co, no to tutaj jest dość spora. Momencik, was troszkę zniżę. Tutaj jest dość spora, no i niestety to widać. No wiadomo, jak będę trzymać ręce tak, to jest ok, ale rzeczywiście no widać, że jest za duża. Też tych falbanek jest, no też przez te falbanki jest dość poszerzająca. Wydaje mi się, że ja jej nie będę przerabiać. Zobaczymy, czy moja mama ją będzie chciała, czy wyląduje na Vinted, ale bluzka jest 11 na 10. Materiał jest mega przyjemny. To jest... Właśnie tutaj też nie mogłam znaleźć metki ze składem, ale na moje oko jest to 100% bawełna. Także tak się prezentuje, no jest przeboska. I tutaj mamy tą przepiękną białą bluzeczkę. No mam nadzieję, że tutaj z odplamianiem wszystko pójdzie ok. Jeśli chodzi o noszenie, no to ja myślę, że spokojnie sprawdzi mi się w pracy. Tutaj jest trochę sporo materiału pod tymi pachami. Ona jest tak właśnie troszkę nietoperzowato skrojona, ale myślę, że jak najbardziej sprawdzi się na upały. Także główki mi się bardzo podobają. I od razu przejdę do kolejnej rzeczy. To jest takie dłuższe, z takimi przepięknymi rękawkami. Ja w pierwszej chwili, jak go zabrałam, pomyślałam, że fajnie to będzie wyglądać być może na plaży, do stroju kąpielowego jakiegoś czarnego, czy jakiegoś innego koloru. Także tutaj naprawdę można poszaleć. Ale wydaje mi się, że też można to fajnie wystylizować do pracy. Na przykład w stylizacji total black, do jakiejś czarnej, przylegającej koszulki i jakichś obciślejszych spodni. Także myślę, że naprawdę fajnie się to sprawdzi. Jest to troszkę pomięte, natomiast to jest w większości wiskoza, tam jest 85% wiskozy i 15% poliestru. Podejrzewam, że to po prostu z poliestru są tutaj te naszycia albo te rękawki, ale samo to całe czarne myślę, że jest z wiskozy. Także zaraz sobie to przymierzymy. Coś, czego nie będę na pewno mierzyć, bo to jest zwykła, klasyczna, czarna bluzka. Ona jest z szachownicy, rozmiar XL i ona tu jest z takim napisem. Wzięłam ją tak właśnie, żeby mieć jakieś koszulki do jeansów, po prostu niebieskich. Także tutaj zaskoczenia nie ma. Ja ją po prostu będę sobie nosić w codziennych stylizacjach. Następnie totalny basic, ale ja lubię takie rzeczy i uważam, że basiców nigdy w szafie dość. Tu mamy rozmiar S i to jest Zara. Sztuczny materiał, niestety bardziej poliestrowy, natomiast no tutaj akurat skusiłam się dlatego, że znowu mamy tutaj co nieco innego na rękawach, że coś tu się dzieje, zupełnie inny krój, także zaraz zobaczymy, jak te rękawy wyglądają na mnie. Ona ma taki dość ciekawy wzór, dość ciekawy materiał, on nie jest prążkowany, ale ma taką fajną, delikatną strukturę, więc coś też się tutaj wyróżnia. No bardzo mi się podoba, tak samo do pracy, a powiem Wam szczerze, że u nas w pracy jest zimno, bo puszczają bardzo mocno klimatyzację, której my nie jesteśmy w stanie regulować, więc rzeczywiście w niektórych momentach ten poliester u mnie w pracy naprawdę się sprawdza, nie jest mi w nim za gorąco, nie pocę się za bardzo. Także tutaj tak pół na pół sprawdzałam składy, ale też wzięłam część rzeczy poliestrowych i
myślę, że nie będzie mi to aż tak przeszkadzać. Następna rzecz to jest koszula. Tutaj się troszkę zastanawiałam, bo ona wygląda na bardzo prześwitującą. Ma taki wzór a la zebra, a la panterka, z takich jakby welurowych wstawek. No tak samo, pomyślałam, że do pracy świetnie mi się sprawdzi dla urozmaicenia zwykłych czarnych koszul. To jest Big Bog rozmiar M i zaraz ją będziemy mierzyć. Następna rzecz to jest taka bluzeczka i ona od razu wydawała mi się, że będzie za szeroka na ramionkach. Natomiast myślałam, że może będzie się dało ją tutaj fajnie związać, bo te rączki nie są regulowane, ale już nie ukrywam, że próbowałam tego triku i na tej bluzce to nie wyjdzie. Także ta bluzka już raczej nie nadaje się też na sprzedaż, bo jest troszkę właśnie ponaciągana, ale wydaje mi się, że na upał nawet po domu ja ją sobie wychodzę, czy do właśnie do shortów tych lnianych, co mam z Sinseya. To jest rozmiar L, natomiast nie mam już żadnej innej tutaj meteczki, wszystko jest wycięte, także zaraz Wam to przymierzę, pokażę jak to wygląda, natomiast to już raczej tak bardziej do stylizacji po domu, na spacer z psem, na wyjście do jakiegoś parku czy tak dalej i tak dalej, a niekoniecznie właśnie na taki ubiór gdzieś, czy do pracy, czy ewentualnie pod jakąś muślinową koszulę. No, wydaje mi się, że ja sobie to jeszcze wychodzę, a potem po prostu wyrzucę i tutaj ma na dole ściągacz. No i tutaj nie ma zaskoczenia, to jest totalnie w moim stylu. Bardzo mi się podoba, że ta bluzka jest super dopasowana tutaj na ciele, a tylko te rękawki są takie właśnie ni to coś innego, ale coś tutaj się dzieje. Wydaje mi się, że dość ciekawie to wygląda. No i do pracy jak znalazł. Przepraszam Was za wszystkie tutaj dźwięki w tle, ale ktoś coś remontuje u nas pod blokiem i niestety wszystko słychać. Także tak się prezentuje. Prezentuję zwykła klasyka, ale jak najbardziej dla mnie do wychodzenia. Od razu na to zarzucę to bolerko, żebyście... ten żakiet dłuższy, żebyście widziały. No tak jak mówię, te rękawy są dosyć ciekawe. Wydaje mi się, że naprawdę świetnie to wygląda. To jest też rozmiar, myślę, że mojej mamy, więc tutaj pewnie będziemy się wymieniać. No myślę, że... myślę, że naprawdę do wystylizowania jest to coś ciekawego. Czarny w połączeniu z bielem to zawsze jest dobry wybór, ale też mierzyłam to na strój kąpielowy i powiem Wam szczerze, że dość ciekawie to wygląda i się zastanowię, czy nie będę brała tego ze sobą na weekend, żeby sobie też zarzucić na plaży, jak będzie już troszkę chłodniej. No i tutaj jak widzicie, no bluzeczka jest przepiękna, naprawdę spodobała mi się po prostu taki zwykły, klasyczny basic, no ale właśnie. Tutaj jest dość luźna, jak widzicie testuję sobie dzisiaj ten nowy stanik z Triumfa, bo na weekend też w nim jadę, więc chcę zobaczyć, czy nic tutaj mi nie wypada. Też odpiłam ramionczka, więc wielkie testy dzisiaj przy filmowaniu. No i tak, no i właśnie przez to, że te ramionczka są takie luźne, no to tu też z tyłu dość mocno opada. No mogę to podciągnąć albo w tą stronę i mieć lepiej z tyłu, albo w drugą stronę i chyba ja wolę tak. No, wydawało mi się, że tu naprawdę można sobie zrobić jakiś węzełek i to będzie dobrze wyglądać. No jeszcze ewentualnie można pokombinować i po prostu to jakoś tutaj zszyć, żeby to było delikatnie troszkę wyżej. Wtedy, no i w sumie to nie jest głupi pomysł, jakby tu sobie zrobić taką haftkę i wtedy te ramionczka zrobią się troszkę wyżej, ten stanik tutaj nie będzie aż tak bardzo wycięty i też z tyłu nie będzie leciał, także tutaj myślę, że wystarczy troszkę pokombinować i taka bluzeczka do kremowych shortów, do białych shortów myślę, że jak najbardziej się sprawdzi. I tutaj mamy tą zwykłą bluzkę, akurat mierzę właśnie do beżowego stanika, ale spokojnie już mam odłożony czarny, ten sam model u pani, u której kupowałam ten stanik, także zainwestuję w czarny po wypłacie. No bluzka wydaje mi się, że jest naprawdę świetna, jeśli chodzi o wychodzenie do pracy. Piękny jest ten wzór, taki nie rzucający się w oczy, ale coś innego. Jest świetnie dopasowana jak na moją figurę, nigdzie nie jest za duża, za mała, więc wydaje mi się, że naprawdę dobrze się to prezentuje, więc taka koszula do pracy, do wychodzenia. Wydawało mi się, że będzie dużo bardziej prześwitująca, a tak naprawdę nie jest źle. Wydaje mi
mi się, że tutaj kwestia stanika, ewentualnie gdyby mi bardzo przeszkadzało to, że widać ciało, no to wystarczy założyć jakiś topik pod spód i tak naprawdę jesteśmy gotowe do wyjścia. Ona pasuje do jeansów, do czarnych rurek, do czarnych eleganckich spodni, także tutaj naprawdę, tak naprawdę stylizacje się z tą koszulą nie kończą. Od razu Wam pokażę. Tutaj mam męską koszulę, której nie będę Wam mierzyć, natomiast spodobał mi się bardzo ten tutaj zabieg, jeśli chodzi o biały kołnierzyk, niebieska koszula i tutaj jest też zakończona białym. Natomiast no, tą koszulę trzeba bardzo dobrze wystylizować. Ona jest odrobinkę na mnie za duża właśnie po to, żeby tutaj pokombinować z wiązaniami, z jakimś tutaj ułożeniem, fajną stylizacją. Natomiast jeszcze nie do końca wiem, jak bym ją chciała stylizować i z czym, więc tutaj będę się jeszcze inspirować jakimś Pinterestem, czy jakimiś właśnie filmikami na YouTubie, gdzie dziewczyny stylizują bardziej oversize'owe koszule i zobaczę, co ja z tego mogę stworzyć. Także wzięłam ją sobie właśnie po to, żeby tutaj się troszkę tą modą pobawić. Następna rzecz może nie być w guście wszystkich, a z drugiej strony to nie jest nic takiego nadzwyczajnego i jakiegoś kontrowersyjnego. Natomiast ostatnio byłam w butiku, w którym były naprawdę fajne ciuszki i dużo rzeczy jest teraz na przykład gładki z jakimś fajnym haftem na bluzce, na topach. Także zainspirowałam się troszkę i wzięłam sobie taką bluzkę beżową, która ma tutaj sporo koronek. Ona też jest w guście mojej mamy, więc tutaj my mamy trochę podobny gust w niektórych rzeczach, więc tutaj pewnie jeśli mi się nie sprawdzi, to moja mama chętnie ją przygarnie. Troszkę ciepły kolor, nie do końca dla mnie, natomiast myślę, że też fajnie można ją wystylizować właśnie do beżowych stylizacji. No tak naprawdę to jest zwykły topik z jakąś tutaj koroneczką, także mi się to naprawdę bardzo podoba. Ta rzecz, tak jak Wam mówiłam, chciałabym więcej różu w szafie, więc zdecydowałam się na taką neonową, fuksjową koszulę, która również te rękawki ma takie bardziej bufiaste, co uwielbiam. Koszula jest poliestrowa, niestety nie udało mi się dorwać bawełnianej, ale pewnie będę polować nadal. Bardzo mi się podoba, szczególnie ten kolor. Made in Austria, 100% poliester, rozmiar 38, także zaraz ją sobie przymierzymy. Coś kontrowersyjnego, dobra, jednak mam tutaj w tym filmiku jedną kontrowersyjną rzecz. Dajcie znać, czy widziałyście ten trend teraz na te spódnice bombki, które są, myślę, że w H&M-ie. Dziewczyny teraz bardzo je noszą. Mi się to nie do końca, nie widziałam siebie w tym do końca, natomiast i też nawet nie zamawiałam tych spódnic, żeby zobaczyć, jak wyglądają na mnie. Ale jak zobaczyłam tą spódnicę w lumpie, jeszcze w tym pięknym kolorze, jak możecie zobaczyć, no to stwierdziłam, że w sumie ona jest bardzo w stylu podobna właśnie do takiej bombeczki. Ja już ją mierzyłam i tak, no nie jestem przekonana, także tutaj chętnie posłucham Waszych opinii, jak zaraz zobaczycie ją na mnie. I ja sobie wyobrażałam właśnie taką spódnicę, bombkę do właśnie szerokiego, czarnego t-shirtu. Tak to sobie właśnie gdzieś w głowie wymarzyłam, że nie do obcisłej bluzki, tylko właśnie do takiego szerokiego, oversize'owego t-shirtu. Natomiast tutaj zaraz zobaczycie, o co mi chodzi i dlaczego mi to nie do końca pasuje, ale to zaraz do tego przejdziemy. I ostatnia perełeczka w tej części to jest sukienka z Bonprixu. I dajcie znać, czy kojarzycie markę Chichi London, bo ja w okresie, kiedy miałam studniówkę, to te sukienki były bardzo popularne, natomiast mnie totalnie nie było na nią stać. One były cholernie drogie. Czy nadal one są aż tak drogie i czy w ogóle są nadal popularne, bo już tego nie śledzę. Ja mam mało takich okazji, gdzie potrzebuję aż tak bogatej sukienki, bo tam głównie były właśnie falbanki, tiul, cekiny. Strasznie mi się to podobało, natomiast no to nie było na moją kieszeń wtedy i w sumie mogę powiedzieć, że nie jest na moją kieszeń teraz, jeśli te ceny się nie zmieniły. Natomiast sukienka z Bonprixu, która kosztowała mnie całe 5 zł, cała wyhaftowana w takie piękne kwiaty, to jest rozmiar 48 i zaraz zobaczycie, jak to wygląda na mnie. Natomiast ma potencjał i
zobaczymy, czy zostanie ze mną, czy pójdzie do dalszej odsprzedaży. Natomiast tutaj mamy granat, mamy pastele, więc uważam, że pięknie się to prezentuje. Sukienka jest oczywiście z poliestru, natomiast to są bardzo popularne sukienki w Bonprixie. Oni często robią tak, że właśnie jest... Oni często mają bardzo podobne modele, właśnie, że jest podszewka, trochę takiej siateczki. Ja chyba miałam 2 albo 3 takie sukienki, w których byłam na wesele właśnie z Bonprixu, w bardzo podobnym stylu, także myślę, że naprawdę na wesele czy na jakąś taką większą uroczystość do wychodzenia. I mamy tą bluzeczkę, ładnie dopasowana, nic nie odstaje tutaj pod pachą, właśnie fajnie się prezentuje, więc rozmiar idealny dla mnie. No tak jak mówię, do beżowych stylizacji myślę, że do wychodzenia te koroneczki są naprawdę urocze, także bardzo mi się podoba i jestem zadowolona. No i tutaj przeboska koszula. Uważam, że ona jest naprawdę modowa, bo takie koszule zawsze chyba będą w modzie. Nie każdy może lubi takie bufiaste rękawy, natomiast ja uwielbiam. One zawsze dodają czegoś do tej... One zawsze dodają jakiegoś takiego bardziej modowego smaczka do zwykłej koszuli. Tutaj bluzkę raczej bym wkładała w spodnie czy w spódnicę. Jedyny minus to, że nie mogę włożyć rękawów zapiętych, bo są na tyle ciasne i muszę je po prostu zapinać. Naprawdę jest problem, nie problem, także tutaj nie ma się czego doczepić. Można ją sobie tutaj spiąć pod szyję, natomiast ja lubię sobie tutaj ten dekolcik zostawić, taki troszkę bardziej otwarty, także no kolor 10 na 10, kocham i uwielbiam. Tak jak mówię, róż w tym roku, chciałabym go więcej wprowadzić w szafę i myślę, że lumpy to jest idealne miejsce, gdzie można naprawdę takie perełki dorwać. Dobra, przymierzyłam tą spódnicę i teraz Wam powiem, o co chodzi. Właśnie z takim t-shirtem oversize'owym jakiś wygrzebałam z szafy. I teraz tak, no to jest bombka, jest to bardzo poszerzające. Ten t-shirt też by trzeba było jakoś fajnie zawiązać, żeby to dobrze wystylizować. No i tak, jak ona jest w talii, to dość fajnie wygląda, natomiast ta długość to jest... No nie do końca dla mnie, szczególnie, że ona jest tak powycinana, że ona tutaj z boku jest krótsza, a tutaj przód i tył ma dłuższe. No to totalnie nie jest moja długość. I nie wiem, no bardzo jest to kontrowersyjne. Nie jestem pewna, czy ja kiedykolwiek bym w tym wyszła. I można to w sumie, wiecie co, dać niżej. Natomiast jak ona już jest w pasie, gdzie to nie do końca jest miejsce, w którym ja jestem najszczuplejsza, bo jednak w tej talii, no to wtedy to dużo lepiej się ogląda, to wydaje mi się, że im niżej się spuści tą spódnicę, tym ona jeszcze szerzej wygląda. Więc w takiej wersji, no nie do końca. Rzeczywiście dla mnie ona musi być podciągnięta pod talię, no natomiast wtedy długość, no pozostawia wiele do życzenia. Dajcie znać, co myślicie. Czy to rzeczywiście jest teraz tak modowe, jak mi się wydaje, czy jednak wyglądam w tym tragicznie i w sumie nie wiadomo, co ja sobie na tym lumpie myślałam. No dałam za to 2 złote, więc jakby płakać nie będę, jak mi napiszecie, że to jest tragedia. Natomiast, no, z jednej strony mi się to podoba, a z drugiej nie wiem, czy ja kiedykolwiek ją założę. Dobra, już chyba wiem, dlaczego ta sukienka dotrwała tak długo do dnia wyprzedaży, zaraz Wam pokażę. Sukienka jest przeboska, natomiast no to już nie jest mój rozmiar. Musiałabym ją sobie zebrać po prostu po 2 stronach i wtedy by się troszkę lepiej układała. No sam print jest przepiękny. Myślę, że naprawdę na jakąś super okazję byłaby idealna, ale to, co zauważyłam przy ubieraniu, to tutaj jest ogromna dziura i nie zauważyłam tego totalnie. Wydaje mi się, że nie da się z tym nic zrobić. Chociaż możecie mi powiedzieć, czy jakaś krawcowa by tutaj coś z tym wykombinowała? Chyba nie. Szkoda bardzo, bo naprawdę jest taka do wychodzenia. Myślałam, że tutaj naprawdę sobie pokombinuję i będę miała taką sukienkę na większe wyjścia. Natomiast no, z dziurą jeszcze taką dość widoczną, no to tak średnio bym powiedziała. Ale piękne te rękawki. Tutaj nawet fajny ten dekolt, dobrze wymyślony, że on jest z taką stójką. No jest przeboska, ale niestety
No, nie zauważyła środka dziurę. Ja tak mam, ja tu się jaram. Tak samo zrobiłam. Wzięłam dziewczyny dżinsy. Przepiękne dżinsy. I już pani je kasowała, wbiła mi je na kasę, ja je pakuję do siatki, ja się patrzę. A tam na samej pupie, dosłownie przy kieszeni, taka ogromna dziura. Ja mało co właśnie zwracam uwagę na takie szczegóły w lumpie, a potem jestem bardzo rozczarowana w domu. Natomiast na szczęście udało mi się to zauważyć, zanim pani zamknęła rachunek, więc mówię, czy możemy jednak wycofać te dżinsy? Udało się, także całe 5 zł zaoszczędzone, no bo z tą dziurą już niewiele bym mogła zrobić, była naprawdę ogromna, a szkoda, bo spodnie były przeboskie, no chociaż nie wiem, bo też ich nie mierzyłam, ale miały piękny kolor, fajny fason, wydawało mi się, że rozmiar jest idealny, no ale właśnie, no miały dziurę, tak samo jak ta sukienka. No cóż, bywa i tak, szkoda, i tak jest przepiękna, i tak jest przepiękna, więc zobaczymy, może coś się tutaj zadzieje, nie wiem, coś tutaj pokombinuję, może nawet delikatnie jakby to zszyć, zrobi się tu jakaś taka, nie wiem. Zobaczymy. Coś się wymyśli. Także to była pierwsza część moich lumpeksowych zdobyczy. Dajcie znać, co Wam wpadło w oko, co jest totalnie na nie i powinnam od razu to, wiecie, zlikwidować i nie wkładać do szafy. Także chętnie się od Was dowiem, co myślicie i zapraszam Was w przyszłą sobotę na drugą część tego filmiku. Dziękuję pięknie za oglądanie i do zobaczenia, dziewczyny. Hej!